Policja dostała cynk, że tutaj nagrywa świetny youtuber i chcą go zgarnąć. Konkurencja ich przysłała. Bartek Urban, dlaczego ty mi to zrobiłeś? Myślałem, że jesteśmy kolegami. Jeżeli podobnie jak ja doceniasz samoładujące się hybrydy i szukasz auta pokroju na przykład Mercedesa GLE, to zbyt dużego wyboru nie masz, ale jak wiadomo lepsza jest nie ilość, a jakość. Przed Państwem nowy Lexus RX 350h. RX potrzebował aż 3 generacji i 17 lat stażu rynkowego, aby nabrać konkretnej wyrazistości w designie. Czwarta generacja z 2015 roku w końcu wyglądała tak, jak powinien wyglądać flagowiec, i to się klientom zdecydowanie spodobało. Przez powyższe, w wyglądzie najnowszego wydania tego modelu widać sporo nawiązań do jego czwartej generacji, jednak z łatwością dostrzeżymy też wiele elementów wyraźnie wyróżniających nową konstrukcję. Bardzo ciekawie wygląda tutaj przedni grill, który raz, że ma oryginalne wypełnienie, bardzo ciekawy wzór, a dwa, że on nie ma żadnej wyraźnej granicy pomiędzy grillem a zderzakiem, nie ma żadnej chromowanej ramki, tylko płynnie przechodzi w zderzak. W sylwetce auta warto zwrócić uwagę na ciekawie narysowany pływający dach, trochę nawiązujący do SUV-ów w stylu coupé. Bardzo ciekawie wyglądają też klamki zewnętrzne, które raz, że są dwukolorowe, a dwa, że to nie są takie tradycyjne klamki, które możemy pociągnąć, a od ich wewnętrznej strony mamy przycisk, który klikamy i drzwi się otwierają. Klamki, jak widzicie, pozostają w jednym miejscu. Tutaj też pragnę zauważyć, że jak to na rasowego SUV-a przystało, drzwi osłaniają progi, a więc nie ubrudzimy sobie nogawek podczas wchodzenia i wychodzenia z samochodu. Bardzo podobają mi się też tutaj tylne lampy, które raz, że są połączone świecącą listwą, a dwa, że po ich bocznej stronie zauważymy elementy, które przypominają rozwinięte skrzydła. Na klapie nie zauważymy logotypu producenta, mamy za to napis Lexus. Wydaje mi się jednak, że ten samochód odrobinę lepiej prezentowałby się w bardziej kontrastowym zestawieniu kolorów, przy troszkę jaśniejszym lakierze nadwozia, bo mamy tutaj sporo lakierowanej czerni, która teraz po prostu gdzieś tam delikatnie się gubi. Auto bazuje na nowej platformie GAK, a więc tej samej co model NX, lecz zmodyfikowanej na potrzeby flagowego modelu. Bardzo rzadko się zdarza, aby kolejne generacje samochodów pozostawały przy wymiarach swoich poprzedników, ale akurat w przypadku Lexusa trochę tak jest. Widoczna na ujęciach piąta generacja RX-a względem czwartej urosła niemal wyłącznie na rozstawie osi, który wzrósł tutaj o 6 cm, oraz odrobinę na szerokości, która teraz wynosi 192 cm. Delikatnie zwiększył się też rozstaw kół, ale długość nadwozia pozostała niemal taka sama jak w poprzedniku i wynosi 489 cm. Oznacza to, że w porównaniu do najbliższych konkurentów RX jest nieco mniejszą propozycją, ale na szczęście nie oznacza to przyciasnawej kabiny. Bo siadając z tyłu zauważymy, że rozstaw osi nie poszedł w las, kabina jest bardzo przestronna, szczególnie patrząc na przestrzeń przed kolanami. Trochę szkoda, że kanapa nie jest przesuwana w płaszczyźnie przód-tył, ale mamy regulację kąta nachylenia oparć. Wajchę mamy na łączeniu siedziska z oparciem. O, ależ pionowo, jak na krześle w kuchni teraz siedzę. Nieco więcej miejsca mogłoby być na stopy, bo zamontowanie fotela jest takie, że szczególnie gdy ktoś przebierze troszkę bardziej sportową pozycję, to tutaj to miejsce skończy się najszybciej. Natomiast nieźle jest z miejscem nad głową. Patrząc na jego linię boczną, spodziewałem się, że tutaj będzie gorzej, ale ja przy moim 1,76 m spokojnie jeszcze całą dłoń nad głową mieszczę, więc nawet osoby wyższe ode mnie mogą tu swobodnie podróżować. Warto pochwalić samą kanapę, która raz, że ma bardzo obszerne siedzisko, dwa, że jest wysoko zamocowana, więc wygodnie podpiera nasze uda. Mamy tutaj trochę taki układ amfiteatralny, siedzimy wyżej niż osoby siedzące z przodu. A trzy, że ma spłaszczone boczne części, przez co wybitnie wygodne jest wchodzenie i wychodzenie z tego samochodu. Zademonstruję. Ciach. Wyszedłem. Ciach. Wręcz wsunąłem się. Docenić należy też trójstrefową klimatyzację, która seryjna jest dla każdej wersji, oraz dwa gniazda USB typu C. Jako jednak, że do tylnej osi nie prowadzi żaden wał napędowy, to jak na auto z 4x4 bardzo niski jest tutaj tunel środkowy. Przez powyższe nawet trzecia osoba siedząca z tyłu ma całkiem komfortowe warunki. Oczywiście zauważymy tu też podłokietnik centralny z elegancko otwieranymi uchwytami na kubeczki. Wygląda to naprawdę bardzo ładnie. Obicie drzwi tylnych jest niemal dokładnie takie samo jak obicie drzwi przednich. Jedyna różnica to delikatnie mniej pianki pod podłokietnikiem na drzwiach tylnych. Na pozycję za kierownicą trudno narzekać. Zakres regulacji fotela i kierownicy jest wystarczający, a do tego jak na sporego SUV-a możemy tu przyjąć całkiem niską pozycję. To w połączeniu z szerokimi podłokietnikami i wysoką konsolą centralną daje kierowcy poczucie takiej integracji z samochodem. Aż by się chciało zacząć mówić o jedności jeźdźca z wierzchowcem, ale to chyba nie ta marka. Fotele mogłyby być jednak nieco lepiej wyprofilowane, poza tym trochę kłuje mnie w oczy tylko jednopłaszczyznowa regulacja odcinka lędźwiowego. Ich nieagresywne wyprofilowanie na pewno docenią osoby o bardziej konkretnej budowie ciała oraz takie, których priorytetem jest wygoda wchodzenia i wychodzenia z samochodu. Zademonstrujemy tutaj również. No kurczę, nie czuję, że wchodzę do samochodu. Ja się do niego wsuwam. Może stąd się bierze nazwa SUV. Do niego się wsuwamy. Deska rozdzielcza ma bardzo ciekawy, nieco kaskadowy układ, z którego dolnej części wyrasta pionowa, zakrzywiona tafla. Tafla ta z prawej strony skrywa ekran stacji multimedialnej, a z lewej strony ma swoją kontynuację z kratkami nawiewów. Zegary nie są w tej samej płaszczyźnie, a są schowane nieco bardziej w głąb i powiem szczerze, że takie wielopłaszczyznowe rozwiązanie podoba mi się znacznie bardziej niż nieco na zbyt prosty kokpit w Mercedesie GLE. Sercem kokpitu jest oczywiście olbrzymi 14-calowy ekran stacji multimedialnej, którego interfejs możemy już kojarzyć z innych nowych modeli Lexusa i Toyoty. Mamy zdalne aktualizacje OTA, mamy satynową matrycę zaskakująco dobrze odporną na odciski palców i całkiem precyzyjną reakcję na dotyk. Plus również za dobrą szybkość działania i wystarczająco duże kafelki, w które łatwo trafić palcem. Świetnie wyglądają też pokrętła do regulacji temperatury w klimatyzacji. One są jakby wkomponowane w ten ekran i przywodzi mi to na myśl m.in. Range Rovera i Evoca. Wygląda to naprawdę świetnie. Tata podpowiada, że starszym kierowcom stylizacja może przypominać Radio Bolero. Trochę brakuje mi tu jednak nieco większych możliwości personalizacji. Obsługa wymaga chwili przyzwyczajenia, ale to będzie dosłownie dłuższa chwila, a nie 5 nocy spędzonych w garażu. Trochę szkoda, że Android Auto działa tylko na kabelku, ale podobno Apple CarPlay działa już bezprzewodowo. Fajne natomiast jest to, że inaczej niż na przykład w Subaru Solterze możemy sobie ten kabelek razem z telefonem schować pod półeczką i nie przejmować się tym, że on gdzieś nam tutaj musi leżeć przy otwartej półeczce. Ją możemy sobie zasunąć i nie ma żadnego problemu. Ucieszyłbym się, gdyby fizycznych przycisków pozostało tu więcej, ale nawet do obecnej formy da się przyzwyczaić. Jedyne, co mnie w nich tak naprawdę irytuje, to bezsensowna konieczność potwierdzania polityki prywatności przy każdym uruchomieniu samochodu. Dlaczego Lexus nie może zapamiętać, że ja tę politykę naprawdę akceptuję, jakakolwiek by ona nie była? Zresztą, czy którykolwiek użytkownik auta ją kiedykolwiek przeczytał? Może my co każde uruchomienie samochodu godzimy się na sprzedawanie kolejnych części naszej duszy Lexusowi, a nawet tego nie jesteśmy świadomi. Jakbym miał się czegoś czepiać, to trochę szkoda, że nie przewidziano do Lexusa jakiejś osobnej nakładki graficznej, która trochę bardziej odróżniałaby te multimedia od multimediów na przykład Toyoty. Fajnie na przykład jakby tak jak w Range Roverach pojawiło się tło z jakimiś takimi lasami iglastymi, szare, stonowane, nienarzucające się. Z czym się Lexus kojarzyłeś? To jest japońskie, nie wiem, sushi. Albo ta, Fukushima, elektrownia domowa, no właśnie. Taki grzybek w tle, no nie, to faktycznie może, dobrze, że to jest białe. Cyfrowe zegary już tak bardzo imponujące nie są, wyglądają nieco mniej nowocześnie. Niewiele możemy tutaj zmienić, za wyjątkiem centralnego zegara, który może być obrotomierzem, prędkościomierzem albo potencjometrem. Więc mamy takie trzy typy tych zegarów, które jednak w praktyce są bardzo podobne. Tak więc tutaj moja potrzeba gadżeciarstwa trochę nie została zaspokojona. Natomiast moja potrzeba gadżeciarska została zaspokojona i to z nawiązką, patrząc na wyświetlacz przezierny head-up oraz dotykowo-fizyczne przyciski na kierownicy, bo one z jednej strony są fizyczne, faktycznie je klikamy, ale z drugiej strony, gdy przykładamy do nich palec, to na wyświetlaczu przeziernym head-up mamy informację, co klikamy oraz opis, na przykład wyświetlacz wskaźników, monitor energii, audio i tu się to zmienia. Poza tym one nie mają na sztywno przypisanych funkcji, tak więc jedna strzałka może być zarówno do obsługi telefonu, ale gdy przełączymy pulpit, to może być do zmienienia źródła dźwięku z Bluetootha na radio i tak dalej. Powiem szczerze, rozpracowanie tego zajęło mi trochę czasu. Trochę musiałem posiedzieć przed salonem i tym się pobawić. Dalej, jak jadę i mam takie czasami, kurczę, co tutaj się dzieje? Ale powoli zaczynam do tego przywykać. Tutaj gadżeciarstwo jest naprawdę top of the top. Wydaje mi się, że dla niektórych może być to nawet troszkę za dużo. Super natomiast, że wskazówki z googlowskiej nawigacji podpiętej przez Android Auto również wyświetlają się na cyfrowych zegarach. Kierownica jest bardzo ładnie narysowana, ma mięsisty wieniec oraz łopatki do zmian wirtualnych przełożeń za kierownicą. Prezentuje się naprawdę bardzo dobrze. W klimatyzacji warto zwrócić uwagę na tryb inteligentnego, automatycznego regulowania wentylowania foteli oraz podgrzewania foteli i kierownicy. Świetnie współgra z klimatyzacją i zmienia swoje poziomy dokładnie tak i dokładnie wtedy, kiedy bym sobie tego życzył. Jest to super, bo raz, że nasze plecy się nie pocą, a dwa, że komfort termiczny bardzo szybko dochodzi do wysokiego poziomu. W naszym samochodzie wraz z pakietem technologicznym pojawiły się kamery 360 stopni, ale bez pakietu technologicznego musiałaby Wam wystarczyć zwyczajna kamera cofania. Jakość kamery cofania podzieliłbym na takie dwie strefy. Pierwsza to jest część właściwa, gdzie mamy normalny widok z kamery cofania i tutaj jakość jest naprawdę super. Natomiast zauważymy też, że kamera jest mocno szerokokątna i z obu stron mamy takie zakrzywienia, abyśmy doskonale widzieli, co się dzieje z jednej i z drugiej strony. Tutaj jakość i szczegółowość jest już nieco gorsza, natomiast i tak fajnie, że mamy taki zabieg zastosowany, bo dzięki temu fenomenalnie widzimy, co się dzieje z lewej i prawej strony za samochodem. Inny temat jest taki, że nawet gdybyśmy się temu nie przyglądali, to mamy bardzo skutecznie działające wykrywanie ruchu poprzecznego zarówno z przodu, jak i z tyłu, a więc wyjeżdżanie RX-em z miejsc o ograniczonej widoczności jest mocno wspierane przez samochód. Audio, jakie mamy w naszej demówce, nie jest sygnowane logo żadnego producenta, ale szczerze muszę przyznać, że gra naprawdę bardzo sympatycznie. Dobra jest moc, dobra jest czystość dźwięku, mamy też w ustawieniach profil dźwięku przestrzennego, więc naprawdę trudno się czepiać. Podłokietnik centralny ma jeden mega ciekawy patent, jakim jest pokrywa otwierająca się na obie strony. Zarówno kierowca, jak i pasażer mogą mieć do niego sprawiedliwy dostęp. We wnętrzu nie znajdziemy też tradycyjnych klamek, a mamy taki mały przycisk, który idealnie ląduje pod naszym kciukiem, kiedy chwytamy uchwyt drzwiowy. Klikamy go, drzwi się otwierają. Bardzo wygodna rzecz, dobrze to Lexus wykombinował. Materiały wykończeniowe ogólnie prezentują wysoki poziom. Owszem, gdzieniegdzie, na przykład w górnej części drzwi zauważymy taki plastik trochę bardziej twardy. W dolnej części konsoli on również się pojawia, ale poza tym cała reszta jest raz, że mięciutka, dwa, że przyjemna w dotyku, trzy, że naprawdę pięknie wygląda. W tym samochodzie naprawdę możemy poczuć się dopieszczeni. I bardzo podoba mi się kolorystyka tego wnętrza, że tu mamy taki jasny beżowy kolor, poniżej na podłokietniku mamy ciemny brąz, gdzieniegdzie pojawia się ta czerń. Idealnie współgrają te jasne i ciemne kolory, jest to naprawdę przyjemne dla oka. Jedyny element, którego możemy się tu czepiać, to nie piano black, a bardziej piano wood. Tutaj mamy taką lakierowaną konsolę, która imituje drewno, ale ona niestety, podobnie jak piano black, jest bardzo gładka, przez co widać, że lubi się rysować. Nawet w naszym samochodzie to już widać. Poza tym jednym elementem naprawdę nie ma się czego czepiać. Zmontowanie kokpitu podzieliłbym na dwie części. Pierwsze to jest zmontowanie podczas jazdy, podczas której nawet gdy wpadniemy w głęboko zapadniętą studzienkę, to żadne odgłosy się z tego kokpitu nie wydobywają. Natomiast jeżeli ktoś jest fanem dotykania każdego miejsca, to zauważy, że choćby tutaj dolne części przy konsoli centralnej, gdy je zaczniemy maltretować, to mogą z siebie jakieś odgłosy wydobywać. Więc raczej nie określiłbym tego kokpitu jako zabetonowany, a lubię tego terminu w swoich testach używać. Niemniej, jak wspomniałem, ważne jest to, że podczas jazdy nic tutaj z siebie odgłosów nie wydaje. Pochwalić należy ilość gniazd USB, bo nad schoweczkiem mamy 2 USB typu C, w schoweczku mamy jedno USB typu C, jedno USB typu A, tak więc o ładowanie smartfona nikt się martwić nie musi. Dobrze prezentują się również schowki, które są pojemne i głębokie. Raczej nikt nie będzie miał problemu, żeby gdzieś tutaj schować klucze, portfel, telefon, saszetkę z kluczami do garażu. Trochę tylko szkoda, że miękkim materiałem nie mamy wyłożonych na przykład kieszeni w drzwiach. Jakby tak było, to by było już idealnie. Widoczność za kierownicy prezentuje się bardzo ładnie. Słupki A mamy bardzo cienkie, mamy też okienko między lusterkiem a słupkiem, więc tutaj martwa strefa się nie tworzy. Troszkę mnie tylko smuci, że wycieraczki dość wcześnie kończą swoją pracę, więc tworzy się dość szeroki pasek nieoczyszczany, co szczególnie jeżdżąc zimą może troszkę nam widoczności zabierać. Ale poza tym z prawej strony znowu jest super, znowu mamy okienko. Lusterka są też ogromne, więc znacząco ułatwiają wszelkie manewry parkingowe. Troszkę węższy mógłby być słupek D, choć z drugiej strony i tak widziałem modele, w których prezentuje się to gorzej. No i tylna szyba całkiem spora, tutaj problemów nie będzie. Element, który w RX-ie mógłby być odrobinkę lepszy, to bagażnik. Mój niedosyt podsycił fakt, że kiedy przeglądałem cennik, to zobaczyłem wartość pojemności bagażnika na poziomie 612 litrów, więc spodziewałem się tu gigantycznej hali załadunkowej, a w taki opis ten kufer niekoniecznie się wpisuje. Okej, nadal nikt nie powie o nim, że jest mały, ale każdy zauważy, że on nie jest jakoś wybitnie wysoki, a bardziej dociekliwe osoby dowiedzą się, że te 612 litrów to jest pojemność liczona do linii dachu. Do wysokości półki mamy mieć 461 litrów. Poza tym pierwszym zaskoczeniem reszta wypada już lepiej. Nie mamy tutaj progu załadunku, mamy ładne materiałowe wykończenie na burtach, mamy też haczyki na reklamówki i gniazdo 12V. Znajdziemy również przyciski do opuszczania oparć kanapy, która jest dzielona w proporcji 40×20×40, a więc jest przyjazna narciarzom. Po opuszczeniu oparć kanapy otrzymujemy niemal płaską podłogę, tylko z delikatnie odchylonymi do góry oparciami foteli. Roletka bagażnika posiada poziome prowadnice, ale nie ma możliwości odjechania do góry po otwarciu klapy bagażnika. Niestety po jej zdemontowaniu nie mamy też możliwości, aby ją schować np. pod podłogą kufra. Pod podłogą kufra znajdziemy natomiast schowek, w którym mamy też zestaw awaryjny, trójkąt, kamizelkę i apteczkę. Bardzo ciekawie wymyślono też same haczyki, które są tutaj obracane, więc jeśli na przykład nie chcemy z nich korzystać, a nie chcemy, żeby nic nam wystawało do środka, to możemy je obrócić do góry nogami i voilà. Wtedy mamy płaską przestrzeń przy burcie. Jako jednakże mówimy o hybrydzie, to należy pochwalić ładowność, która w zależności od wersji wynosi od 620 do blisko 700 kg. Jakby ktoś jednak tym autem potrzebował holować przyczepy, to takowe mogą mieć masę do 2 ton. Testowana przez nas odmiana 350h to bazowy wariant napędowy. Jest to doskonale znana z koncernu Toyoty samoładująca hybryda 4. generacji, na którą składają się dwa filary. Filar spalinowy to wolnossący czterocylindrowy motor o pojemności 2,5 litra generujący 190 koni mechanicznych. Filar elektryczny natomiast to dwa silniki, pierwszy o mocy 182 koni przy przedniej osi oraz drugi o mocy 55 koni przy tylnej osi. Łączna moc systemowa to 250 koni, a łącznym momentem obrotowym Lexus się nie chwali, ale da się dojść do informacji, że wynosi on 316 Nm. Ma nam to pozwolić na sprint od 0 do setki w 7,9 sekundy, a prędkość maksymalna jest tu ograniczona do 200 km na godzinę. A jak to jeździ, ile to pali, jak działają jego asystenci bezpieczeństwa, jak skuteczne są reflektory LEDowe i jak prezentuje się cennik tego pojazdu, przekonacie się wkrótce w drugiej części testu.